Cześć, cześć, z tej strony Jarek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z SnowRunnerka. Moi drodzy, co nam się tu stało? Stało się tak, że się nie nagrało. No właśnie, tu mamy północ, się nie nagrało. Kawałek mi się nie nagrał, dopiero zauważyłem, jak już było za późno. A mianowicie, co ja zrobiłem, moi drodzy? Ja jestem obecnie, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Dobre pytanie. Tu jestem. Tu jestem, moi drodzy, tu jestem. Robimy zadanie, sprawdzanie masztów. No i przyjechałem moją różową landrynką, proszę bardzo, Jarem. Przejechałem, odkryłem, najpierw odkryłem sobie tutaj, to był pierwszy punkt. Później sobie pojechałem do góry, tędyk. Odkryłem sobie tą wieżę, proszę bardzo. Później sobie wróciłem z powrotem. Moi drodzy, jesteśmy tutaj. Po drodze oczywiście odkryłem... gdzie ta wieża? Gdzieś... Tu była chyba... Tu była wieża. Jedna. To odkryłem i się nam pokazały kolejne zadania. Jakieś pierdoły, cuda na kiju. O. I ze stacji benzynowej, z pit stopa, moi drodzy, ukradłem przyczepkę z paliwem. Ukradłem oto tą przyczepkę. Ona jest do jakiegoś zadania, ale stwierdziłem, że kurde, co będę tam. To będę ją do zadania kiedyś zrobię, no. Teraz mamy co? Mamy do zrobienia, moi drodzy, tak. Odkryć tutaj wieżę. Później pojechać na kolejną wieżę. Później pojechać na kolejną wieżę. Później pojechać jeszcze na kolejną wieżę. I później pojechać jeszcze na kolejną wieżę. Ale na razie zajmiemy się tym, co mamy. Co mamy tutaj pod nosem, czyli tu. Przyczepkę już sobie zostawiłem, bo po co mi ona na razie? Nie mogłem się zatankować. No ale dobra. W każdym razie musimy pojechać najpierw zobaczyć, czy te kable są dobre. Czy prąd będzie płynął? Czy nie? Mamy jakieś kamienie oczywiście. Mamy jakiś kawałek drogi i mamy kolejne zadanie. Trzeba byłoby tak zrobić, żeby się nie wywalić, nie? Dobrze by było, żeby się nie wywalić. O, odkrywamy kolejną wieżę, super. Pyk. I zostanie nam jeszcze 4 do sprawdzenia. Ale przy okazji odkryjemy sobie zadanie, jakie mamy tutaj. Zobaczmy sobie, nie to, co ja wziąłem, nie to, to, nie ma nic bardziej trwałego niż prowizorka, nie ma już sensu latać, co? Łatać tego zardzewiała, trzeba postawić nowy maszt, ale możemy zrobić to następnym razem, przywieźć kilka bali drewnianych, jeszcze go naprawimy, no dobrze, zaakceptujmy sobie to zadanie. Po drodze jeszcze, jak już jechałem, to już zauważyłem, moi drodzy, zauważyłem, że tu stoi jeszcze pojazd, proszę bardzo, po cienkim lodzie. Nie wiem, co to za pojazd. Nie wiem, czy ja chcę tutaj jechać do niego. Można by było. Tylko teraz tak, albo ten dyk. Nie, nawet może byłaby lepsza droga. Ten dyk, ja bym podjechał pod ten pojazd jednak. Zobaczył, co on... A to co mamy? Zarządzanie ładunkiem. Metalowe belki. Uuu, wow, wow, wow. Tu będziemy musieli rozładować metalowe belki, więc tu już widzę, że będzie dość mocne wyzwanie. Oczywiście kamera fiksuje przy tych masztach, nie wiem czemu. Tam w oddali. Nie wiem, czy dobrze widzę tutaj. Albo to są kamienie. Potrzebę zobaczył. Albo to są kamienie. Tu będzie widać, tak? Koniecznie. Mogą być kamienie, albo... Albo może być jakieś ulepszenie. No ale dobra, pojedźmy, moi drodzy, tą magiczną drogą, którą nam tu rzekomo wskazuje mapa. Kurde, jak ja nie lubię tego, jak mi ta kamera fiksuje. Bo ja nie wiem, czy zaraz mi się pojazd nie położy. A jak się położy... Góry niby fajnie to widać, ale... Właśnie.
Jeszcze trochę paliwa mam. O, kurde, listonosz, czekajcie. Dobra. Coś mi tam przyniósł, ale to sobie później zobaczę. Dając życie rachunki. Bo cóż by innego. Nikt mi paczki nie wysłał, więc nie... O, no ta, teraz wiadomość jeszcze, no żeby wasz szlak trafił. Ja pierdzielę. Jak nie urok, to sraczka. Dobra, nieważne, olać to. Ja tu mam teraz zadanie do zrobienia. Widzę pojazd. Miałem jeszcze tam zerknąć, czy to tak jednak były skały, czy nie. Chyba nie. Chyba tak, znaczy się. Dobra, co my tu mamy, moi drodzy? Tu mamy, musimy podjechać. Kurde, paliwo mi się kończy. Czy ja z tej beczki będę mógł zatankować moje zbiorniki na górze? Moje karnistry. O! Tu mamy pojazd, więc sobie podjedziemy pod tego pojazda. Wrócimy się po naszą przyczepkę. Przyczepka jest tam gdzieś, dobra. Tu oczywiście się jeszcze rozejrzyjmy dookoła. O, tu mamy zadanie. Dobra, pokażmy zadanie, co tu mamy. To zapach w silnik w moim SUV-ie padł i nam okłada, bla 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 bla. Może skolować mnie do zadaszonej budy. Dobra, gdzie jest zadaszona buda? To. A, no i dobra, co to jest za zadanie? Po cienkim lodzie, tu. Zadaszona buda. O kurde, zadaszona buda jest daleko. My nie w tym kierunku jedziemy, panie kolego. My nie to, my robimy teraz zadanie. Opięta sytuacja, moi drodzy. Jedziemy na pięta sytuacja, czyli w sumie to musiałbym się... Też nie. Może bym go trochę podholował. Jest ta buda zadaszona. Czekajcie, czekajcie, bo może to jest po drodze ta buda. Gdzieś tu było, gdzie to. To o! To by było po drodze, bo tu jest masz, tu jest to. Dobra, bierzemy go. Bierzemy go po drodze. Zadaszona buda jest gdzieś tu. Chociaż go wyciągniemy do... Chociaż go trochę wyciągniemy do drogi, nie? Tak jest. Tylko jak go ciągnąć? Za przód, za tył? Aha. Okej. To już wiem, jak go wyciągnąć. Koło ma urwane, albo tak się wygina. Chyba się wygina. O. Teraz tak. Co my mamy do zrobienia, moi drodzy? My mamy do zrobienia podjechać... Podjechać po naszą cysternę. Jechać po naszą cysternę. Ucie, szlak by trafił. Jasny gwint. Ale mnie podbiło. Ale podbiło. Tego się nie spodziewałem. Powiem szczerze. Tego się nie spodziewałem, że to tak mnie na takim kamyczku podbije. Dobra, my go tu zostawimy, bo my teraz musimy zrobić nawrotkę, żeby podpiąć przyczepkę. No
Musimy się przy okazji zatankować. Brr. Od razu się zatankujemy. Dobra. My musimy teraz jechać tędyk, tamtędyk. Tędyk, tamtędyk, tak? Dobra. Zerknijmy sobie na mapę. Ta zadaszona buda była gdzieś tu. Czekajcie, ja muszę to sprawdzić. Zadaszona buda. Po cienkim lodzie. Tu zadaszona buda. Czyli tędy byśmy mogli go dociągnąć. Tu. Moglibyśmy. 1, 2. Gdybyśmy mieli dwa zadania pod rząd, nie? 2. Później i tak musimy tu jechać. Tu po lodzie. Dobra. Ja tędy później przejadę. Tu jest jakiś maszt, tu coś jest. Tu jest, będzie dużo drzew. W sumie, jakbym tędy tego masztu zjechał tu, to by było całkiem nieźle. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy, czy nam się to uda. Mietek. Podpinamy się. I jedziemy. Jedziemy. Ale już widzę, że to nie będzie dobry pomysł. Już widzę, że to nie będzie dobry pomysł. Bo ja spadnę stąd. Spadnę i się położę. Urrr. Taki. Ale to nic. To wyrwę. No możemy tu złapać. To też wyrwę zapewne. Kurde. To nie był dobry pomysł. To nie był dobry pomysł. Że może to tu jest suche drzewo. Datę, jakbym się przekręcił. Dobra. Teraz poszukajmy suchego drzewa tu. Tam to zapewne nie sięgnę. Te krzaki to ja wyrwę na bank. Jest tu jeszcze możliwość gdzieś w skałach. No, odłączę się. Nie ma. No i właśnie, tego się obawiałem, że to będzie tak, a nie inaczej. Tak to jest, kurde, jak to człowiek kombinuje jak koń pod górę, nie? Nie? Ja coś jestem zaczepiony, bo nie, kulki nie widzę. No szlak by to trafił. Czemu kulki nie widzę? Albo mi myszka fiksuje, albo się łapie za drzewo. Się obkręcił. O! Jest szansa, moi drodzy, jest szansa. Jest... Kurde, no nie wierzę, no... Coś tu, patrzcie, zepsuli coś. Tu jakby go przekręcił na maksa, na plecy.
bo już istnieje większa szansa, że się będę dał rady podnieść, nie? Tak mówią. Za suche drzewo, za brzozę. Brzoza zawsze jest dobra na wszystko. Ja się nie wywalę znowu. Powinienem. Ale... Nie wywal się, proszę cię, tylko się nie wywal, chłopie. I tak oto zabawa się robi kolejna. Kurde, no. Tu drzewa jakieś połamane. Tu wiszę na drzewie. Tutaj będę leżał jak nic. Dobra, to trzeba zrobić tak. Tu. To spróbować. Łapało się? Nie. Coś ja czuję, że wiecie co? Tam mnie przyczepka blokuje. No właśnie. Ra, super, nie? To jest to, o czym tygryski marzą najbardziej. Dobra. Teraz tak. No co jest, kurde? Można kulki złapać. To za dziadostwo. No i co mamy teraz z tym fantem zrobić? Czy ktoś mi jest w stanie to powiedzieć? Chyba, że się wyciągniemy całkowicie gdzieś tam daleko. O! Teraz będziemy próbować się jeszcze ciągnąć na przykład tam. Będziemy kombinować. Tak miało być prosto. Okej. Teraz trzeba byłoby tu się wyciągnąć za przód. Gdzieś za to. O! Teraz... Tak nie trafi. Za to mogę, a za to nie. To nie, to nie! O! Dobra. Są. My są. Teraz tak. Teraz tak zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Mianowicie musimy dokonać cudów teraz. Co ja zrobiłem? Silnik zgasiłem. Dlaczego? Co ja złapałem? Drzewo złapałem. Puszczaj to!
O kurde, jak to głęboko. Dobra, sobie ściągnijmy tą przyczepkę. Gdzie jest tamten złom? Tam jest ten złom. Dobra, może zanim ja to zrobię z tą przyczepką, to może ja to odblokuję to. Odblokuję tą wieżę, ewentualnie może podjadę do drugiej. Miało być proste, nie? Teorii jest tu jakaś droga. Tu na dół, ale ja nie chciałbym tu na dół, tylko chciałbym tu, nie? Jak to wygląda? To przez te skały mam jechać. Skały się ciągnąć to tak nie bałdo. Skały niekoniecznie, ale mógłbym pocisnąć tutaj w dół. Tu, ewentualnie tu w górę. Ale co by nie było, muszę najpierw wyciągnąć, moi drodzy. Dobra, dajmy światło. Musimy wyciągnąć tamte pojazdy. Stąd na pewno nie sięgnę za daleko. Chyba że go zostawię tutaj w tej dziurze. Chyba żebym go zostawił tutaj w sumie. Próbował inaczej. Bo ja coś czuję, że tu zabawy będzie co niemiara. To może bym dociągnął jeszcze. To jak tam tego dziada wyciągnąć? Ja stąd go sięgnę. Z kamienia przeleci. Dobra. Moi drodzy, chyba mamy to. Chyba. Ale to wiecie, to chyba to u mnie zawsze jest takie. Oh, szlak nie trafi. Pioruny siarczyste, ogniste. Wiem, gdzieście byli, coście robili. Dobra, ja sobie zrobię tak. Czepkę. No kurde, no coś oni z jednej strony naprawili, ale z drugiej strony nie naprawili. Ja sobie tą przyczepkę podciągnę tutaj. Bo po to, żeby ją podpiąć. O. A teraz z pepki sobie kurde, no. No patrzcie stąd. Czy to moja myszka tak. Nie no, myszka działa, no kurde. Stąd mogę, a stąd już nie.
Dobra, jest. Okidoki, dobra. Teraz robimy szybki tanksztele. Jadymy dalej. Najmniej spróbuję jechać dalej. Już powoli. Zjedziemy tam w dół po tych kamieniach, bo nie będę się tu po tych skałach cisnął z nim. Widzę, że tu nie będzie wcale wesoło. Szerokim łukiem. Dawaj, Gawusie. Dobra, zjedziemy na dół, bo ja na te kamienie to raczej nie chcę. Teraz trzeba byłoby wczaić inszą drogę, moi drodzy. Na pewno tu w dół, na pewno tu, na pewno tu. Ta wioska jest tam. Czyli tu by mi się rozdzielili, ja bym podjechał, odkrył sobie to i później pojedziemy dalej. Przynajmniej tak wygląda plan działania w teorii. A w praktyce wiadomo, jak wygląda, tylko że widzę, że tu też są dobre skały. Coś czuję, że tu też będzie kolorowo. Oby nie. Powiedzcie tylko, że te... No nie, naprawdę. Jeszcze jak się położę, to już w ogóle będzie super. Ten został przeciągnięty, dobra. Co mamy tu? Mamy super błotko, ciap ciap. Lekko przymarznięte. Właśnie. Błoto przymarznięte nie powinno być błotem, nie? Prawda, czy nie? Gadacie się ze mną? Błoto przymarznięte to już jest takie twarde i powinno się właśnie po nim fajnie jechać. A nie tak się zakupywać. Chyba, że to jest po prostu tylko zewnętrzna warstwa zamarznięta, a wewnętrzna no niestety już jest taka... Tu jest ta wieża, tu byśmy się rozstali, jak dobrze pamiętam. Tam są skały, po skałach to ja nie chcę. Tak jest, tu byśmy się rozstali. Właśnie, gdzieś wieża była. Tam wieża. Tu byśmy się rozstali, tu byśmy się trochę dociągnęli. Tak, ja będę musiał jechać tędy, później tędy. Dobra. Wszystko jasne, wszystko wiadomo. Odłącz przyczepkę. I teraz musimy podążać wschodzącemu słońcu. Się nie zaczep o drzewo. Bo coś to mówił. Tutaj z paliwem to miałbym ciężko chyba wjechać, nie? Dobra, po krzokach. Po krzokach i jeszcze od razu weźmę te zadanie. Pechowa liczba, moi drodzy, pechowa liczba. Mówią ci człowieku, żebyś nie wierzył w zabobona. Tu zawsze psuje się trzynastka. Izolacja znów pada, trzeba wymienić. Przywieź materiały, a ja się zajmę resztą. Akceptuj. Ja tu muszę, co ja tutaj muszę? Przywieźć trzynastkę, tak? Będziemy mieli wesoło. Części serwisowe razy 1. Uhuhu. Dobra. Wszystko wszystkim. Ale my spadamy stąd. My stąd spadamy. Cię nie wywal. No
Dobra, my tu musimy część serwisowe przywieźć, tylko ciekawy... Jak ja to przywiozę? Dobre pytanie, co? Pepko, będzie problem się szarpać. Jest szansa jeszcze, moi drodzy. Czekajcie, gdzie ja to zostawiłem? Gdzieś tam zostawiłem, nie? Jest szansa. Jest szansa, że ja tym pick-upem, tym Fordem bym może... Dobrze ja jadę? Dobrze. Tym Fordem mógłbym sobie coś tam załadować. O nie. Dobra, podciągnijmy się to. Podciągnijmy, żeby to złapać. Starczy? Starczy. Jak to mi starczy, to mi tu też starczy. I o to chodziło. Dobra, teraz szybki szpil. Dół. Jak tu z drzewami? Dobra, tu. Teraz tak, walimy jemu, odwieziemy to do tej wioski. Dobrze by było go odwieźć do tej wioski, tylko którędyk. Albo zostawić go tu. Tu te szybkie dwa maszty byśmy. Może tak zrobimy. Dobra, może tak zrobimy. Ja bym pojechał, zrobił to tak. Tu go zostawimy, odkryjemy szybko te dwa maszty i się... Przepraszam, się wrócimy po niego i żeby go odwieźć do tej szopy. Tak by było chyba najlepiej, nie? Tak myślę, że tak by było najlepiej. Bym to zostawił tutaj na środku, sobie pojechał, a później się najwyżej po niego wrócę. Masz jeden mamy tu, drugi mamy... Jeden mamy tu, dość blisko, a drugi mamy tam. W sumie też w miarę dość blisko, nie? Ja bym tak zrobił chyba. Prawda? Kto on chce tu tędy jechać? Jak ja bym pojechał tędy łatwiejszą drogą? I później tu się spróbował wbić. Dobra, dajmy szybko. Pełna. Nie no, tutaj będzie bliżej. Będzie bliżej. Czemu ja chcę naokoło jechać? Pytanie. Bliżej. To oznacza gorzej. Między tymi. Dobra. Pyk i zostanie nam ostatnia wieża. Jakby do tej ostatniej wieży dojechać? Albo tędyk i tędyk. Dobra, spróbujmy. Oj. Spróbujmy tędyk i pod górę. Przez śniegi. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie są drzewa, można byłoby się czegoś złapać. Tu mamy nawet drogę, proszę bardzo. Wjechać dookoła drogo. Jak droga wygląda? Dobra, jadę drogą. Nie, nie kombinuję. Jest droga. Jadę drogą.
Tu jest droga do góry, to nie ma co. Nie ma co się szarpać, bo zaraz będzie ząg. To bardzo gruby. Tylko co, co my nazywamy drogą? To nazywamy drogą, okej. Tu mamy lodzik. Ale chyba lodzik nie jest nam jakoś straszny, czy jest? Chyba nie. Chyba nie, lodzik nam nie jest straszny. Dobra. Powiedz, że koniec zadania. Etap... Kurw... D. I odwiedź węzeł jeszcze, jasny gwint. No nie, no trzeba jechać jeszcze ten szybko węzeł, no żeby zakończyć to zadanie i się wrócimy wtedy po nich. Tylko czy mi starczy paliwa? Dobre pytanie. Nie, no ja bym... Tu jeszcze mamy wieżę. Daj mi światło. Chyba trzeba pojechać jednak drogą, coś tak czuję. Do litrów mamy? Dobra, paliwa nam starczy, ewentualnie jak coś wykorzystamy nasze karnistry. No nie, bo już widzę, już się lampka zapaliła, jeźdź na skróty, nie, siedzi taki drugi Jerek po lewej stronie, mówi, ty co będziesz jechał drogo, chłopie? Przestań, ile kilometrów będziesz pusty robił? Nie, jedź na skróty, szybciej będzie. A z drugiej strony siedzi taki drugi. Tak samo mówi, coś ty zwariował, jedź normalnie. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja tak mam. Często, gęsto. Często, gęsto taki właśnie dwóch siedzi, po prawej i po lewej stronie, ten po prawej... Mówi, jedź dobrze, ten po lewej mówi, nie jedź dobrze. Teraz tak, pytanie, jak głęboka jest ta woda? Za co my się złapaliśmy? Dobre pytanie. O. Nawet całkiem to fajnie wygląda, co? Nawet fajnie wygląda w takim bajorku. No i dobra. Jakbym ja tu miał z beczką przejechać i jeszcze na holu z tym, to tak słabo to widzę. To mówiłem wam chyba wcześniej, ale ten, kto robił tą akurat mapę... Nie! Ten, kto robił tą mapę, to miał fantazję. To mocną. Ale to dobrze. Powiem wam szczerze, że mi się naprawdę ta mapa podoba. Naprawdę mi się ta mapa podoba. Co jak co, ale jest super zrobiona. Ktoś, kto robił, to naprawdę miał wizję twórczą, żeby uprzykrzyć graczom życie. Szczerze mówiąc, mu się nawet udało. Dobra, czy ja mogę przez port przejechać? Mogę tam. Tylko 4 tyszcze. Dobra, teraz my musimy, moi drodzy, wrócić po nasze towarzystwo. Czyli tędyk. I my musimy sobie wziąć po cienkim lodzie.
zadaszonej budy. Buda jest niedaleko. Byśmy go dostarczyli i już... Co my tu mamy? Tu mamy... Ale to jest coś do dostarczenia. Tak się rozglądam, czy coś ciekawego jeszcze tutaj znajdziemy po drodze. Może coś fajnego. Teraz tak, tędyk. Naokoło, może naokoło, będzie łatwiej. To o, łamie się lód. O, nie? Czy nie lepiej drogą właśnie? Właśnie, czy nie lepiej drogą? Tak jest, nie lepiej można było od razu, patrzcie jak ładnie, pyk, 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 pyk. Aha, i tu mamy trochę śniegu. Okej, to po śniegu trzeba delikutaśnie. Tam pod górę się wciągnę, dobra. To jak co, powiem wam, że ta różowa landryna jakoś na razie się sprawuje. Dobra, prrr, mieciu. Pyk, pięknie. Cudnie. Jadymy. Kurde, ale się przestraszyłem, żeby cię szlak trafił. Jasny gwint, ja tu taki skupiony. Kurde. Tu taką mam prawie że idealną ciszę, a tu mnie kurde straszą. Tak, to musimy na drogę wyjechać, tak, dobrze. Tak, tu na drogę, tu na ten i tu w górę kawałek do budy. No i dobra. To by było całkiem rozsądne, nie? No, Gaziu. Gdybyśmy mieli dwa zadania zaliczone za jednym zamachem. Jedno już mamy zaliczone, a drugie właśnie będziemy kończyć. A później wymyślimy, co dalej. A tu zakręty, to trzeba go tu bliżej siebie, bo my tu za słupem się musimy złamać. Za słupem, żeby do lasu wjechać. Naprawdę, takimi kołami nie dajesz rady, chłopie. Jeden plus, albo jeden. Właściwie ten, to nie jeden, to jest low, tak? Czyli niskie biegi. Ale z przyzwyczajenia z Mudrunnera był jeden, jeden plus, to tak. Naprawdę, tak będziemy wolno jechać. To dobra droga jest. Albo i niedobra. Gdzie ta buda jest? Jest kawałek jakiejś budy, stoi. Mamy kolejne zadanie w budzie. Ej, co to są ule? W zimie?
No kibel to widzę, ale... Ale czy to nie Seula? Zniszczona, zadaszona Buda. Pokaż zadanie. Stała tam kiedyś zadaszona Buda. Rzeczywiście ledwo można się tam było schronić przed deszczem. Powinna być, ale ostatnio jest w jeszcze gorszym stanie. Jeśli przywieziesz kilka desek, to ją naprawię. Ja... Pewnie, że przywiozę. Tylko nie teraz. Oj. A, ten ma i tak zepsuty silnik, to se naprawi, nie? No i co? Ej, no dowiozłem. Aha, dobra, wiem chyba o co chodzi. Ej, no, albo nie wiem o co chodzi. Deski, ja nie chcę deski. Dona ja miałem dostarczyć. O co kaman? Dobra, chyba wiem o co kaman, chyba za to, że... Albo nie. No. Proszę bardzo, dobrze. Teraz już wszystko jasne. Teraz działa tak, jak powinno być. Nagrody, co ja dostałem? 300 punktów i 2500. Bida jak nie wiem co. Bida jak nie wiem co. Dobra, my tu się wyprostujemy. Wyprostujemy się, zerknijmy na mapę. Co my mamy? Mamy tutaj dość blisko, bym powiedział, wieżę. Bardzo chętnie bym ją odkrył. Czyli moglibyśmy jechać tędyk. Tędyk. Tędyk, 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 tędyk. Spróbujemy. Spróbujemy jeszcze na odchodne odkryć tą wieżę. Ona jest tam. Tam jest. Dobra, może tak. Może się najpierw zatankuję, bo nie będę tego ciągnął. Zatankujmy wszystko, co możemy. Odłączmy przyczepku. Jedźmy bez przyczepku. Jedźmy bez... Aha, dobra. Jak to mówią, nie oglądaj się za siebie, bo ci z przodu ktoś przy pasoli. Tu już widzę, że będzie kolorowo, żeby tam się dostać. Ale tu między drzewkami powinienem dać radę. O! O! Może będzie tam dalej, ale tu... Krzak nie trzyma, ale dobra. Może go ominiemy. No i teraz co? Heja banana do przodu, nie? Wali 2 litry. Wali 4 litry. A tu się zakopie. Różnica między jednym a drugim to jakoś tam chyba w prędkości nie ma wielkiej, nie? Po skałach spróbujemy się przecisnąć do wieży zwiadowczej. Można byłoby spróbować. Nie. Stop, nie próbujemy. Nie próbujemy, bo tu spadniemy. Chyba, że pojedziemy tędyk. Ale wieża jest tu, a może i tam. Można byłoby tędyk spróbować, co? No wy na to. Rozejrzyjmy się jak... Nie, tamtędyk się nie da. Nie, tędyk się nie da, dobra.
To musimy jechać tędy. Chociaż czy się nie da? Ciężko to określić. A tu się obawiam jednego, że... Dobra, nie powiem tego na głos. Jeszcze nie. Teraz. Kurde, z tamtej strony jednak. Ale dobra. To powinno nam się udać. Moi drodzy, to powinno nam się udać. Zobaczmy, co nam ciekawego dają. Nic. No i mi kable pokazują. Kurde. Kable mi pokazują. Pokazują mi kable. Tu mamy. O. Co to jest? No to było te zadania już. Aha, to oni mi teraz pokazują, że odkryte jest te zadanie. No dobra, super. Super chruper. Bagna na ratunek, moi drodzy. Ja tu se myślę, że my zrobimy sobie śledzenie start, ale to se zrobimy w dopiero kolejnym odcinku. Jest jakaś droga nawet. Może zjedziemy jeszcze tutaj tą drogą szybko na dół. Trzeba zabrać naszą, moi drodzy, cysternę, nie? Gdzie ta droga jest? Bo ja tej drogi tak wcale nie widzę. Jeżeli oni to między tymi krzaczorami nazywają drogą, no to super. Może to tam dalej trzeba było jechać i wtedy byłaby droga może. Kawałek jakiejś tej drogi jest po skałach. Między brzuski. I gaziu, mieciu. No tu powiedzmy droga jest, okej, niech im będzie, że droga jest. Jakaś. Gorsza, lepsza, ale jest. Jedziemy po cysternę. Moi drodzy, po cysternę. Bagna bagnami, ale bez paliwa to my sobie nie damy rady, nie? Jak na razie to chyba zauważyłem, że to jest jedyny pojazd, który nie ma większego problemu z ściągnięciem przyczepki. Tak mi się wydaje. Ale czy mam rację? No nie wiem. Jak na tą chwilę, ten daje radę. Nie jest źle. Dobra, gdzie ta przyczepka? Jeszcze kawałek. Dawaj mietek, bo czasu nie ma. O. Jak ja tu później te deski podostarczam? Ja się zastanawiam, czym ja tu będę musiał dojeździć, żeby to tak ogarnąć. Deski tu, deski tu, deski tu. Chyba, że coś dużego zamontujemy do głównej drogi. Zostawimy na głównej drodze, a reszta będziemy się
przeładowywać po jednym, co? Taka opcja też istnieje, nie? Dobra, cysternę mamy ze sobą, więc już jest dobrze. Wyjedziemy tylko jeszcze na kamienie. Moi drodzy, będziemy na dzisiaj kończyć tą naszą magiczną zabawę. Bo czas nagli. Trzeba się oderwać od przyjemności i wziąć się za rzeczywistość. O! Tak jest, moi drodzy. Na rozstaju dróg zatrzymamy się. Zobaczmy, gdzie my tu będziemy musieli jechać. Tu mnie niedaleko. Miejski Grotowas. No, czyli można by powiedzieć, tu już kawałek mamy, ale tak. Tu coś trzeba dowieść, tu coś trzeba dowieść. Tu coś trzeba dowieść. Deski, chyba tu też były deski, z tego co pamiętam. No nic, zobaczymy. W każdym bądź razie, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to wiecie, co robić. Jeżeli nie, to też wiecie, co robić. I cóż, ja wam życzę miłego dzionka. Trzymajcie się, do zobaczyska. Na razie, hej, hej.